Szanowni Państwo, jesteśmy na Placu Zamkowym. W tym miejscu nie może zabraknąć króla. Jest z nami prawdziwy król, ojciec Jan Król, pozostali redemptoryści. Prosimy bardzo. Panie pośle, to, że mam takie nazwisko, to ani moja zasługa, ale mam nadzieję, że również to nie jest żadna wina. Ale jakie maniery królewskie. Dobrze nam tu być! W stolicy Polski, w Warszawie! Pod Zamkiem Królewskim! I chciałbym najpierw powiedzieć, że jeżeli będzie potrzeba, to jeszcze tu do Warszawy wrócimy! Kilka minut temu mieliśmy informację, że jeszcze są ludzie przy rondzie de Gaulle'a. Następnym razem może nas być jeszcze więcej. Przyjedziecie? Że przyjedziecie, my powiemy kiedy, jak będzie trzeba. Teraz trzeba będzie do domu wrócić. Ale zanim zaczniemy wracać do domu, chcieliśmy jeszcze raz zadeklarować tu na tym placu, że Radio Maryja, Telewizja Trwam jest przede wszystkim po to, by służyć Panu Bogu, Kościołowi i Polsce, bo to nasza ojczyzna. Chciałbym w imieniu ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, jak również wszystkich ojców tu obecnych i nieobecnych, sióstr zakonnych pracujących w Radiu Maryja, w Telewizji Trwam, powiedzieć wam wszystkim, Bóg zapłać! Dziękujemy! Dziękujemy za to, że tu jesteście! Dziękujemy za to, że przez 20 lat katolicki głos w naszych domach, Radio Maryja może istnieć, może się rozwijać. Dziękujemy, że Radio Maryja słuchacie i że go utrzymujecie. Bez tego byłoby to niemożliwe. I liczymy na to, że tak będzie w przyszłości. Nadawanie radia czy telewizji nie miałoby żadnego sensu, gdyby nie było was, którzy chcecie tego radia słuchać, tej telewizji oglądać i za to wam Bóg zapłać. Już, kochani, będę kończył, bo pan poseł Jaworski na mnie już tak patrzy. Dlatego kończąc, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie, gorąco podziękować wszystkim organizatorom tego naszego dzisiejszego pokojowego marszu w obronie wolności słowa, w obronie pracowniczych praw i godności polskiego robotnika. Dziękujemy zatem wszystkim organizatorom, dziękujemy posłom, dziękujemy Solidarności, dziękujemy wszystkim organizacjom pozarządowym, kołom, przyjaciołom, biurom Radia Maryja za organizację tego marszu. Dziękujemy wam wszystkim za to, że jesteście. Alleluja i do przodu! Alleluja i do przodu! I do zwycięstwa!
Jeszcze raz Bóg zapłać wszystkim za wszystko. Nie będę wymieniał nazwisk, bo mógłbym się pomylić. Dlatego jeszcze raz z całego serca Bóg zapłać. Zakończmy to nasze spotkanie, jak przystało na ludzi, którzy należą do narodu, który ma swoją królową na Jasnej Górze, modlitwą. Pod Twoją obronę. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Niech żyje polski król. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże wam wszystkim w drodze do domu. Jeszcze raz Bóg zapłać.